Hej, cześć, witam was wszystkich. Jestem Wojtek, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny tą polską po i czwórce modyfikacji Polet Plus. Idziemy sobie w prawo, bo jak napisał jeden widz, dokładnie mój kolega Bartosz, dzięki ci Bartosz, BR9. Teraz lecimy, widzicie jeszcze, ze zwrotem na prawo i będzie ciekawe, bo będziemy mogli zrobić Rzeczpospolitą Liga Narodów. Jak to wygląda? To fajnie. Musimy zdobyć Estonię, Łotwę, Litwę, teren ZSRR, chyba coś od Czechosłowacji. To na pewno zdobędziemy, bo zaolozie dostajemy. Jak tam się nazywa? Dobra. No, co mam do badania? Może coś do kręgi powietrznej jest. Dobra. Mam nadzieję, że teraz muzyką jest lepiej. Tutaj pójdziemy, jak widzicie, w prawo. To specjalnie zarobię, no bo tutaj zobaczyłem sobie w cele i musimy mieć z powiązań ideologii. Przy okazji autostrady. Mamy do autostrady. Czy będzie dopiero wtedy? Tak, no musimy mieć poszukiwanie pod innym kampem. Tak szybko nie możemy dać sobie polskiego jako demagoga. No i przyczytam może Halera. Też fabryki się gotują na Polesiu. Na dosyć słabym terenie, ale wiecie co. Dobra, wrót na prawo. Poszukiwanie ugody z nim zamknięci. Okej, to w ogóle co daje? Wersja dla komuchów? Tu też. Kurde. Nacisnęli się. No to będzie musiał być X1 polsko-litewski na granicy. Operacja Hetman. To jest wojna z ZSRR chyba. My pójdziemy sobie w to. No i tak wojna z Sowietami pewnie prędzej czy później wybuchnie. Hetman, albo zrobimy Hetmana. Nie wiem. Co dobra, wpływ faszystów. Ta powinna nam się wyrastać, ale mam nadzieję, że nie urośnie to szybko. Nie będziemy mogli zrobić tego baksu. To jest według mnie drugi wybuch. Musimy być w frakcji Niemcami. Ale to jedyne może nam usunąć polsko-niemiecki dwór graniczny. Nie. Znaczy, ten ruch narodowy o to chodzi. Dobra, to oni tutaj zwiększają swoje wpływy. Mają wpływy demokratów, tak. Ciekawe, czy Włochy to się robią. Nie mogę zobaczyć. Gdzie rozbudowują infrastrukturę i robią NKWD. A gdzie tu jest NKWD? Dobra, teraz będzie trzeba wydobyć zrobić. Czekać sobie na autostradkę.
Znaczy, aż będzie może zrobić autostradę. Pójdę chyba potem w przemysł. Tak nic się zrobili. Rilis 2 nie. Pod ochroniarze, no nie wiem. Usiądę na Ria, kompanie techniczne. Szpitale polowe. Będę na tym tylko. Szpitale polowe nie będę. Szpitale wody. I będzie ktoś mu wolny. Może byśmy zrobili te bojówki na military. Niech będzie to najpierw czas szkolenia armii nam bliża, to teraz pójdziemy w tą obstradkę. To odchodzi. Projektach może być używanych więcej niż 4 fabryki cywilnych. Czterech nich to chodzi o moją liczbę cywilek, bo cywilek to ja wiem, że mam mało. O to chodziło, dobra. Robimy autostradę. Możemy jeszcze przez czas chyba to robić pracę do paramilitarów, niech będzie ich wpływki. To było dobra. Co my tu jeszcze mamy? Wystarczy w Gdańsku. Jak to mamy? Co? Infrastruktura dobra. Do Warszawy. Jest to dobrane cywilka. Też cywilki. Nie wiem, aby tutaj już ruszyła policja. Cywilki. Proszę. Bo to teraz sprawdzam, czy się nagrywa. Wylewa się dobrze. 8 minut. Paramilitarów. Wpływ faszystów. Co? W ogóle ile mamy wojskowych? Dwa czołgi dzienni zaraz będą. Czemu akurat tą infelerną? To surowców nie mam przez co. 7 TP mogę wystąpić. No i tak zaraz to się jak stabilizuje, będziemy mieli dziennie ileś tu czołgów, ale nic nie chcę. Zapomniałem w ogóle, że 7 TP mogę robić. Na pewno będzie odcinek Tantuwa. To jest Tantuwa, nawet na dziennej Tantuwa i tak dalej. To jest złoto normalnie. Lepszego, znaczy bardziej śmiesznego mogę nie widziałem. Mam nadzieję, że on nie jest włączony teraz. Bo normalnie tu było takie dziwne drzewko. Słynne 150 dywizji. Słynne, chociaż słyszałem o tym wodzie dopiero, gdy dowiedziałem się, że... No i dowiedziałem się, że po prostu jest darmowy 160 dywizji. Sam nawet więcej. I można z tego małego główienka, tego, proszę, zrobić taką potęgę, że cały świat odbije. No, normalnie by też można było zrobić, ale
Gdzie chyba to jest? Ta strefa Hindenburga. O, to się zniszczył dzisiaj. A mógł się nie zniszczyć. O, oni co robią? Nowy ład. Uleczył się. O, srebrny legion Ameryki, bo tu zawsze w Ameryce musi się coś dziwnego dziać. Ciekawe, czy w ogóle. O, interwencja w zachodniej Afryce. Inwestycje na 3. Stałe fortyfikacje w Azji. Militaryzm. Wpływ faszystów. Ta autostradka się buduje. Ja jeszcze. Kurczę. Troszkę jeszcze będzie. Ta autostrada chyba się musi budować. Jednak. Co? Co? Doktrynka, dobra. Idziemy teraz na bezpieczną obronę. Dobra, a chwilę będę robił. Czy możemy go zrobić? No nie wiem. Nie. Co ty? Dobra, nie będę odbył, bo to staratka 70 dni. Chyba powoli demagoga mogę dawać. Dmowskiego. Ciekawe. Demokratyczny dla Dmowskiego domu. A Dmowski umrze za 2 lata, jakieś to dobrze. Powinno się badać. Ciekawe, dlaczego Piasecki jest. Kogo mam? Beka, Dmowskiego, Krakowskiego. Dobra, na razie nie. Mógłby nawet być dobra, jak Czerkowski nie pójdzie. I tutaj wybadamy most. Tutaj to abym to szkolenie przerwał. Co moje w komodzie, że oni się robią? Jak Ribbentrop Beck.
W sumie jeszcze się nie robi, ale zacznie się robić. Dobrze, mam tu się teraz to. To wrzut na Ewę Młodzież musi zrobić później. Też można robić zrobionego. Tutaj musimy na nich pójść. Tak. O, to ciekawe. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Moglibyśmy jako komuniści zrobić Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, Kraja Narodów. O nie, bo ideologia partii rządzącej to pustostwo. Ciekawe jednak. Mam już teraz na siebie ruch. 22. Co się robi za 7? 12. Kutman się robi. Tak. No mogę, mogę, ale... Dobra, mam tutaj szpitalę kolego. Już teraz bym tutaj do ulicy. Ale to jest jakby ostro. Albo i szuślane. Może niech Marin się robią. Czego potrzeba dla Marinsów? No i co, budowało się. Dobra, no tak. Eksterytorialne drogi. O, kraje narodów są zadowolone. No wynik tego projektu, bo będzie wielka i potężna Polska. Wielka i potężna. Rozwala bruski. To. Czy to nadal jest ten błot gdański wojna? Czy ktoś się oddaje w Gdańsk, kto jeszcze i tam mówi? Nie. Zabrać i rozczepić. Już chyba ten błąd usunęli. Kiedyś było coś takiego. Że normalnie tutaj Rzesza zyskiwała Istanbul. Śmieszne. Aby się pewnie skończy ten pakt, skończymy odcinek. Czy moglibyśmy ten protekcjonalizm tego odcinka zanim Wielka Brytania gwarantuje cały
całe państwo. Teraz sobie mikrofon wciszyłem. Nie masz. Możemy już dać Dębskiego. Bakt się prawie zrobił. Ribbentrop back. Nie Ribbentrop Molotov, tylko Ribbentrop back. Zobaczcie, oni mają tutaj Molotowa też. Chyba? One mają? Mają. A my robimy tak, ten będzie back. Nie wprowadzam go. No. Zobacz tutaj. A. No jak tam widzę? Bóg Święty, Ewa, to jednak najważniejsze. Zatem Bóg Narodowy Święty. O, Polska to gra. Na ideologię. To zaraz. No wiadomo co. No wygramy, no. Dokładnie będziemy chcieli dążyć do ich frakcji. No bo wiecie co. Ale nie udało się. Nie udało się jakoś. Ducha już nie ma. Najważniejsze. Zgarszczenie jeszcze muszę rozpocząć. No, pojawiamy z nimi relacje. Później dołączam do ich frakcji najnormalniej. No, będzie więcej nawet. Po prostu znaczy się. Nie, to na pewno. Jestem zapręczony dla proszenia. Jeśli w ogóle nie mam wybranego, to... Może pójdźmy w Fundusz Obrony Narodowej. Pozostajemy dwie darmowe te fabryki. Darne. To nie mają gwarancji. Musielibyśmy na nich iść i na nich. Tylko jestem ciekawy, dlaczego oni nie chcieli wiadomo, czego zrobić. Wydaje mi się, że przyjaźni się. A nie, moglibyśmy zrobić Kajzera co? Kajzera moglibyśmy im zrobić. Opasła Kajzerka by się tam... Panoszyłek, z wąsarz, to może być tam kajzerka teraz. Mam to. Tych Austriaków z powiązaniem się. Ale zaraz będzie Anschluss. Wiem. To wiem. Badania się zakończyły. Może iśmy w wiertarki. Wiertarki. Rumunia też ma gwarancję. No. Specjalnie, oni Francuzi głupi zrobili gwarancję tylko na Rumunię i na tych.
8P. W 8P. F4 8P, no. W kartce oznacza. DNS, to jest jakieś... KSC, CNS... Nie, to jest to. KSC, to NOW. Mam co? Zentrum... HTT, ANTT, ANTT. To Marines? Mamy polskich Marines. Marines. Wy nie macie Marines, Rzeszo, głupio. My mamy, tylko bo jesteśmy Polakami. I tu jest haczyk. Jesteście Niemcami, ale Polakami. Dlatego Polska ma Marines. Takie to idiotyczne. Gotów, dowódco! O! Gotów, dowódco! A, bo Marines... Specjalnie nie mają gotów na... Gotów do maszerowania! Na konwoje mieli. To fajnie. To jest... Tu jakieś dziwne prowincje mogą się tworzyć. Na pewno Katalonia będzie miała roszczenia do Katalonii. Chyba coś, też tak. Portugalia ma do Portugalii roszczenia. Nie ma Portugalia do Portugalii, jak już nie. Faszystowskie wizje jeszcze nie ma. Faszyzm od początku łączył polską wojskowością. Dobra. Oczko. O, pięknie, już zaraz falanga będzie falangą. Falanguje nam wszystko. To mamy tego ducha? Polsko-niemiecki spór wręczy. Dobrze, że nie mamy już między dwoma potęgami. To przecież autostradkę zrobiliśmy. Zrobiliśmy autostradkę, tak. Czemu teraz się nie wydłużamy? Bardzo wojny pewnie. Może pan już podrobił. Stabilizacja mała. Ja nie chciałem tutaj zrobić. Dobra, to teraz kończę. Wycofałem do tego. Wojny. Nie będzie może militarny. Dopóki jeszcze nie możemy zrobić tego sporu granicznego, bo ja bym chętnie bym wjechał już do tu jakieś małe państewko i bym je zniszczył. Unicestwo. Inne tego podobne synonimy. No fajna partia, dynastia z ogół. Ingzog on się nazywa. Ingzog. Śmieszne, Kingzog. No to Masicki. Cecki zaraz będzie. Dobra. Falanga. O, już wiadomo, że to jest obóz narodowo-radykalny Falanga. Walka szyku. Czeku, nie no. Masa na masę. Dobra, to ja chyba wolę to. A maszyn to w ogóle ile? Chcę wszystkie przemieszczyć, jak nie. Wszystkie liczby przelecą. Podmiję wojnę. Thank you.
będzie tym grunt, to trzeba powiedzieć kto tu rządzi. Rządzi tu. Ten. King Zone. To już co miałem wtedy. Kurik wara tu zrobił. Czekałem do ciebie. Śląsk to jest dobre. Musimy im odebrać Górny Śląsk. Górny Śląsk jest polski. Szkoda, szkoda, że nie możemy im odebrać Śląska Górnego. Dobra, bo to się nie chce w domu, co? O, jest, jest. Nie mam nadzieję na porozumienie. Nacisnęliście. I nie chcę porozumienia. Masz tylko raczej siłę. Nie będę robił dwa uwagi do żadnej. To nie ma sensu. Na Litwę będziemy szybko naciskać. Dobra, i chyba zakończymy dzisiejszy odcinek na wojnie domowej. Znaczy nie wojnie domowej, tylko na wojnie z Litwą. Gotów, dowódco! Ja dokładnie na wygranej bym chciał. Gotów, dowódco! Dobra, to niech przydzielmy tego Andersa i niech idą tutaj na granicę Litwą. Narzędzia się robią dobra. Jeśli mamy już narzędzia, to robiłbym. Badałbym tej łosie. Uwaga! Będziemy zatrzymywać. Lerego, zbiórka! Gotów do wymaszerowania! Gotów do wymaszerowania! Niech oni może się rozstawić tutaj na granicy. Tak jest! Już pan Sosabowski. Walczy tutaj na granicy. Nie!
Nie. Dobra, może bym czytał tą grę. Czytajmy to, no bo widzicie co. Głupi Sowieci nam zagwarantowali Litwę. Mam nadzieję, że teraz nie zagwarantują tej kupy Litwy. Jeśli Związek Radziecki będzie nam gwarantował Litwę, to... będzie źle. Teraz może nie zagwarantują. Proszę. Nie zagwarantowali. Jak się przyjrzeć zapalenie z tysiąc Polski. Powinno być jakieś wydarzenie teraz. Gotów, dowódco! Gotów, dowódco! Ja chyba nie mogę dać tutaj. Front. A tutaj bym wysłał Marinesów na wydobycie. To ma być. Znowu musimy wczytać. Co to miało być? Tłumowski. Nie chciałem Tłumowski wydać, nie chciałem Faszyński. A tak, Machałowski. Pewnie widzę po Bartosie. Dymowski. Dobra, jak pan Roman teraz idzie. A Roman coś daje? Nie. Ale duchy nadal mamy, no to falanga powinna się zrobić. My mamy Polskę z Dymowskim. Jestem ciekawy, jak będzie z tym konfliktem granicznym. Akurat jestem bardzo ciekawy. Dobra. No dobra, jak to z tym będzie, to sprawdzimy w następnym odcinku. Ja wam się tylko mogę pożegnać. Cześć, cześć. Czołg, na razie mam nadzieję, że teraz nie lepiej będzie.